Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jesteśmy na stacji Kętrzyn. Pokazuje widok na dworzec normalnotorowy, ale nie on jest dzisiaj celem naszej wycieczki. Celem jest dworzec wąskotorowy. Lokalizacja tego dworca jest w tej chwili według mnie dość wątpliwa. Najprawdopodobniej byłoby to tutaj, w okolicach dworca normalnotorowego. No, nie zostały po nim żadne pozostałości, wobec tego ciężko jest w tej chwili określić miejsce, gdzie on stał. Został rozebrany mniej więcej w latach 70. zeszłego wieku. Z dworca wychodziły dwie główne linie wąskotorowe. Jedna do Mrągowa i Rynu, druga do Barcia Nistrokowa. I jedną z tych linii będziemy teraz podążać, konkretnie linią do Barcian. Obie linie szły w tym kierunku na początku razem. I miejsce rozejścia się linii. Tu jeszcze pozostał taki mostek. To jest kierunek na dworzec. To jest kierunek na Mrągowo i Ryn w prawą stronę. A na Barciany i Srokowo linia odchodziła tutaj w lewą stronę. I ulica kolejowa w Kętrzynie poprowadzona śladem dawnego torowiska. To jest kierunek na dworzec w Kętrzynie. A ten taki zarośnięty odcinek, no to jest kierunek na Barciany. Taki dość wysoki nasyp kończy się niestety terenem zabudowanym. Przejść się nie da do pobliskiej drogi, ponieważ po prawej jest bagno. No i trzeba się cofnąć. No nie ma tutaj wyjścia. I jeszcze widok na bagienko i na nasyp z boku. A tutaj ten teren zabudowany. Trzeba iść w tym kierunku do ulicy Budowlanej. Ulica Budowlana, którą tutaj widzicie, to także ulica poprowadzona torowiskiem dawnej kolejki. Niestety przebudowa w ostatnich latach całkowicie zamazała jakiekolwiek ślady i nic tutaj nie widać. To jest kierunek właśnie na dworzec w Kętrzynie. To jest kierunek na Warciany. Niestety nie da się tędy przejść. Tu jest teren zabudowany i to jest jakby pierwsze, poważniejsze obejście na tej trasie. Trzeba przejść tą ścieżką rowerową i dopiero jak będzie jakikolwiek sposób torowisko widoczne, wejść ponownie na nie. Czyli idziemy ścieżką rowerową i później główną drogą. Z drogi z Kętrzyna do Barcian skręcamy na miejscowość Wopławki i po jakichś 500 metrach w lewo już jest widoczne nasze torowisko. To jest kierunek Barciany. Natomiast to jest kierunek Kętrzyn, czyli torowisko zupełnie zostało zniszczone i nie ma żadnej możliwości przejścia. Czyli teraz idziemy w stronę Barcian. No zobaczymy, jak długo, czy tutaj też torowisko nie zostanie zniwelowane. Na razie pełna wygoda, kolejka idzie nawet na takim niewielkim nasypie. To jest kierunek Barciany. To są widoki wokoło. Kierunek Kętrzyn. I taki mały mostek się po drodze trafił nad małą rzeczką. Ścieżka znacznie się pogorszyła. To jest kierunek Kętrzyn, ale wciąż to jest ścieżka, nie chaszcze. To jest kierunek Barciany. Zmierzamy w stronę miejscowości Stara Różanka. Ścieżka najpierw stała się znowu bardzo wygodna, a teraz przed samą Starą Różanką krótki odcinek w ogóle idziemy bokiem, bo torowisko stało się niedostępne. Pokazuję, jak wygląda. Idziemy tutaj w kierunku Starej Różanki. I miejscowość Stara Różanka. Tędy wchodziły tory od strony Kętrzyna. Przechodziły przez przejazd na poziomie torów i biegły dalej w stronę Barcian. Następnie torowisko jest dostępne przez jakieś mniej więcej 500 metrów. Później aż do miejscowości Winda ono niknie w polu. Dlatego dalsze nasze przejście jest możliwe dopiero od tej miejscowości. No tutaj będzie konieczne obejście drogą asfaltową po lewej stronie, tą, która nam stale towarzyszy, czyli Kętrzyn-Barcian.
Jestem w tej chwili na terenie dawnej węzłowej stacji Winda. To jest kierunek Kętrzyn. To jest teren stacji właśnie. Niestety przeszedłem się po całym terenie stacji. Nie ma tutaj żadnych pozostałości po czymkolwiek. Ze stacji Winda wychodziły tory w kierunku na Srokowo. Wychodziły właśnie tędy, jak ta szosa idzie, przechodziły na jej lewą stronę i tam po lewej stronie szosy widać taki jakby pas, gdzie te tory szły wzdłuż szosy w kierunku Srokowa i tory w kierunku na Barciany, no to tutaj już wyraźna ścieżka i tędy właśnie będziemy szli. I zaraz za miejscowością Winda na torowisko wchodzi taka bardzo szeroka, wygodna droga. To jest kierunek Barciany, kierunek Winda. I mamy coś, co wygląda jak mostek dawnej kolejki, zaadoptowany jako mostek drogowy dla takiej drogi wiejskiej. Niestety nie da się podejść w żaden sposób z uwagi na poziom zarośnięcia, więc to są chyba najlepsze ujęcia, jakie mogę tutaj zrobić. Tak wygląda ten mostek. Idziemy dalej, kierunek Barciany. Tak, jest to dawny nasyp, jest on niedostępny, ale idę polem. Jest tutaj w miarę wygodnie, więc bez problemu poszukamy tego mostu. I most na rzece Liwna, widok z przyczółka od strony Kętrzyna. Tak to się prezentuje. Jeszcze widok z dołu. Z drugiej strony już po przeprawie. Tak wygląda most na rzece Liwna. Przeprawa jest w sumie całkiem prosta. Jeśli ktoś boi się iść górą, to wystarczy po prostu na siedząco. Tu są bardzo dobre punkty podparcia, więc nie ma żadnego problemu. A tak wygląda torowisko za mostem. Spytacie, jakie torowisko? No właśnie. I tak już jest do samych Barcian. Praktycznie wszystko zostało zniwelowane. Teraz następnym punktem, który Wam pokażę, to już będzie przed samymi Barcianami, jeśli uda się pokazać jakiś kawałek chociaż istniejącego torowiska. I jeszcze most z boku, z drugiej strony. I przed samymi Barcianami ścieżka ułożona na dawnym torowisku. To jest kierunek Barciany. Po lewej stronie jest główna droga z Kętrzyna do Barcian, a to jest kierunek Kętrzyn. I jestem na równi stacyjnej stacji Barciany. Tutaj się kończyły tory. Tu jest wyjście w kierunku na Kętrzyn. Tutaj jest najprawdopodobniej budynek dworca. Nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że to jest ten budynek. Natomiast jest on bardzo podobny do rozebranego budynku dworca w Kętrzynie. No i jest duże prawdopodobieństwo, że po przebudowie to jest właśnie ten budynek. Tutaj bardzo bym prosił też o komentarze w tej sprawie, jeśli ktoś ma ewentualne lepsze informacje. I w tym miejscu kończymy naszą wycieczkę szlakiem linii kolejowej Kętrzyn wąskotorowy Barciany. Zapraszam Was na następną wycieczkę szlakiem zapomnianej linii kolejowej.